Kobieta oraz mężczyzna podczas nagrania telewizyjnego w parku etnograficznym w Tokarni. Rozmawiają w tle zabytkowa drewniana chałupa oraz drzewa. W parku etnograficznym w Tokarni oraz na zamku w Chęcinach gościło Pytanie na śniadanie. Poranny program telewizyjnej dwójki. Dziennikarka prowadzi relację telewizyjną. W tle biała drewniana chałupa pokryta strzechą oraz owce. Wakacyjna trasa TVP2 wiodła przez Święty Krzyż, Zamek Krzysztopór, Sandomierz i Świętokrzyski Park Narodowy, a Marcin Piętak, prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, oprowadził widzów po zamku w Chęcinach i parku etnograficznym w Tokarni. Dziennikarka karmi owce podczas nagrania programu telewizyjnego. Dziennikarka prowadzi relację telewizyjną zakuta w dyby. Tak. Sokół wita nas podczas naszego ostatniego wejścia, a ja ukrywam się na najwyższej wieży Zamku Królewskiego w Chęcinach. Naszym gościom Świętokrzyskie spodobało się tak bardzo, że obiecali jeszcze tu wrócić. Trzymamy za słowo. Plansza końcowa, herb województwa świętokrzyskiego, napis Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, rok produkcji 2021.